Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj na warsztat u mnie idzie ten oto agregat do lodówki. Jest na pewno zepsuty, bo już go sprawdzałem. Nie chcę w ogóle startować. Jedynie coś tam buczy. No i będę chciał go tutaj rozciąć i zobaczyć, co jest w środku. Tutaj to na pierwszym miejscu zdemontować trzeba tą elektrykę. Tylko sobie muszę rozpiąć. Tutaj jest taki zatrzask. O, puścił. To nie będzie potrzebne. No i tutaj będę chciał nad samym tym spawem przeciąć wokoło. Tutaj sobie rurkę tą zagnę, bo ona tutaj będzie mi przeszkadzać przy cięciu. To jest wszystko, te rurki są miedziane, to się łatwo wyginają. Tam do dołu. Ta rurka to prawdopodobnie powrót, a tutaj ładowanie. A ta rurka do sprężarki, tam gdzie idzie sprężony gaz idący do parownika. No dobrze. No teraz można ciachać. Jeszcze tu stuknę niżej sobie, żeby mi nie przeszkadzało. Dobrze. No to zaczynamy ciąć. A, zapomniałem o najważniejszym. Okulary. Wystartowałem bez okularów, a tutaj iskry idą. Zaraz mi w oczy jakiś paproch wpadnie metalowy. Pamiętajmy, żeby nie przechylać za bardzo po otwarciu, bo tutaj jest olej w środku. No dobrze, to jedziemy dalej. No i co jeszcze się przyda? Maska, bo tutaj ten pył też jest taki, że wszystko będzie zaraz w nosie. Chociaż nie lubię tych masek zakładać po tych ostatnich covidach, no ale tutaj akurat muszę. No i tutaj bateria padła, muszę zamienić. No. Naładowaną, a tą podładujemy. Ta szlifierka bardzo dużo prądu ciągnie. Jak kupowałem ją, nie wiedziałem, że aż tak szybko, tak to bym sobie elektryczną kupił. Bo kiedyś mój tata sprezentował mi szlifierkę na prąd. Ona była właśnie dobra, tylko nie markowa, no i swoją żywotność skończyła. No i nie warto było już jej naprawiać. No i postanowiłem sprawić sobie taką elektryczną, znaczy na baterię. No i teraz się męczę w nią. No dobrze, jedziemy dalej.
No już jestem blisko, jeszcze tutaj wokoło. Ciekaw jak długo wytrzyma bateria. No już jest dwie kreski. Mam nadzieję, że do końca dojadę. Przetnę to. Jedyne co jest dobre w tych szlifierkach, że można sobie baterii, stan baterii sprawdzić. Jeszcze ciutkę. Zepsnęło mi się na palce, trzeba uważać. Już mała tarcza jest, kurde, i już ściąga nią. Ale dokończę już. 2 cm zostało. Oj, udało się. Bateria, jedna kreska. Tak jak mówiłem. Szybko się wyładowuje, ale dobrze, że się udało już na tej drugiej baterii. No i zaglądamy, co tam jest. To jest sprężarka typu hermetycznego. O. Tu jest głowica. Wał korbowy tutaj. Pokażę zaraz z boku. Wezmę to trochę, może usprzątnę tego śmiecia, tych opiłków, bo zaraz mi się to wysypie. Dobrze, taką podkładkę położyłem, żeby mi na stół się nie sypało. Dobrze. No i tutaj widać wał korbowy. A tłok pracuje tutaj poziomo. Czyli na boki. Głowica tutaj, z tej strony. Jest z zaworami płytkowymi. I tutaj są takie trzy sprężyny. Tu, tu i tu. Na której właśnie się to wszystko trzyma. Ten cały silnik. No i będę musiał to wyciągnąć. Nie wiem, jakoś spróbuję może to przeciąć. Dobra. To jest na takich. O, zobaczcie jak się magnes zrobił na śrubokręcie. Te wszystkie opiłki. Choinkę zrobiłem i do śrubokręta. Dobra, tą maskę ściągnę, bo już. No dobrze, teraz muszę jakoś kurde wyciągnąć to. Tam widać pozostałości oleju. Tą sprężynę może się wykręca. O, da się wykręcić. Trzeba będzie ją do samego dołu. Wykręciłaś. Tutaj się sprężyna.
sprężyna obraca. Dobrze. Tutaj do tych otworów wezmę większy śrubokręt może. Tutaj pójdzie ten. O, kurde, no. Muszę chyba w środek włożyć bardziej. Ten będzie. Kurde, może w drugą stronę spróbujemy. Dobra, tutaj nie, to tu może z drugiej strony się trochę luźniej zrobi i wtedy będzie z tą łatwiej wykręcić. Tutaj puściła już jedna sprężyna, a z tymi kurde jest problem. No, tym drugim zobaczymy. Zaraz kurde ciachnę z wymówką, ale tam nie ma dojścia. Spróbuję inaczej trochę tą sprężynę tą. O, w drugą stronę się kręci. Może w drugą się uda wykręcić od dołu. Jeśli w ogóle to od dołu da radę. Wezmę kombinerki. Kurde, miałbym, bo może tymi. Teraz wezmę inne. Podważę i będzie lepiej trzymać za to sprężynę. Kurde, też ostatnio mi do skrzynki śniegu trochę napadało i już zardzewiałe się zrobiły kombinerki. Muszę tam sprawdzić. Stronę się da, czy w drugą trzeba będzie. Może teraz w drugą stronę spróbuję. Kurde, brać. No co tu kaman? No dobrze, to zrobimy inaczej. To rozciągnę sprężynę do samej góry. I ciachnę. Jak nie tak, to tak.
nie tak, to cię inaczej potraktuję. O, już puściło. Tylko, że teraz muszę ciągnąć tutaj. Dobra. Szlifierka. Jest tu. Muszę złapać najpierw. Jak to mówią, jak się nie da, to wszystko młotkiem. W tym przypadku szlifierką. Dobrze, teraz naciągniemy trochę i przetniemy. Teraz do dołu ją tam wcisnąć. Jeszcze chyba muszę ciachnąć za mało, bo się zahaczyła, to zrobiło oczko. Okay. Dobra, wciśnięta sprężyna. Tutaj trochę odchylić, żeby łatwo było wyciągnąć. O. I mamy silnik, głowice, wał korbowy, wszystko na wierzchu. Tutaj ten kabelek trzeba będzie ciachnąć. Trochę uzwojenia tego mi się ciachnęło, no ale chyba ja z tego nic nie będę robił. Uzwojenia, a tutaj właśnie jest otwór, który właśnie pobiera z dna tego zbiornika olej. I tutaj właśnie widać pozostałości, no i te opiłki po szlifowaniu. I trochę brudu. Dobrze, to na bok stawimy. A tutaj jest zawór płytkowy. I właśnie to czasem stukocze, a czasami dźwięk wydaje normalny, ale nie ma przykładowo siły tłoczenia, no to wtedy już ten kompresor jest już na nic. Czyli po prostu lodówka nie pracuje. No, skręcimy, zobaczymy tą płytkę. Momencik, klucze sobie wezmę. No, to chyba w drugą stronę. Teraz zakręcałem, to trzeba odkręcić. No, wystarczy tylko delikatnie dać więcej siły i odkręcona. A tutaj już resztę to palcami można odkręcać. I głowica odkręcona. I tutaj jest ta płytka.
tutaj. Tak to wygląda. A tutaj bliżej pokażę wam właśnie, jak się tłok. O. Znaczy tutaj wał akurat się porusza. A tłok jest tam głębiej. O, 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 widać go trochę. Tam. Podniosę, może będzie widać lepiej. O. No dobrze, to tak właśnie wygląda kompresor z lodówki w środku. Tutaj skręciłem tą pokrywkę od tego zaworu, ale jeszcze sprawdzę, co tutaj się mieści. Bo tak całkowicie to ja nie znam całego kompresora lodówki. Aha, czyli tutaj tylko płyn, znaczy olej przedostaje się. Tak jakby to był, nie wiem, przepustnica jakaś, kurde. Co to w ogóle jest, nie wiem. To zdemontuję chyba, bo będzie mi przeszkadzać. A chcę to gdzieś na razie odłożyć i zastanowić się, co z tym zrobić. A tutaj mniejszy kluczyk. Chociaż to wygląda na ten sam. Czego się nie chce odkręcić? O, teraz puściło. To jest taka sama komora jest. A, no tak, bo tutaj przepływa olej z głowicy. I tą rurką szło do tej grubszej rurki, co już wychodziło na zewnątrz kompresora. No kurde, no muszę to jakoś ciachnąć. Albo nie będę tego zakładał. No dobrze. No tutaj jeszcze można zobaczyć, jak wał pracuje. Z czasem to uzwojenie zdemontuje. Ciekawe, czy to jest prawdziwa miedź, bo się słyszy ostatnio, że tak Chińczycy kombinują, że w środku już jest aluminium. Ale z ciekawości sprawdzę z czasem. No dobrze, dziękuję za oglądanie wszystkim. Pozdrawiam. Hej.